Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Zapraszam, proszę się rozgościć. Proszę mi wybaczyć, ja dzisiaj nie przygotowałem kawy ani herbaty, nie mam do tego głowy. Nie wiem, czy Państwo mają do tego głowę, ale może znajdzie się wśród nas jakiś barista i zrobi nam coś dobrego. Na rozgrzewkę, no powiedziałbym tak, złamanych serc. Wiele z nas, czuje stratę, brak, prawda? Te listy, które dostaję od Państwa, maile, posty, które czytam, no tam się właśnie to ciągle pojawia. Strata, smutek, żal, bezradność, gniew. Chodzi oczywiście o trójkę. Trójka to jest, bez przesady powiem chyba, wspólnota serca i te serca mamy złamane. To żadne wódów, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady, to jest brak, brak nielegalny. Perfidny, bo potencjalny, wykupy i bagatela, a jednak brak, 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 brak. Dlatego tak lgnę do ciebie, brak. Dlatego tak ciągle nie wiem, brak. Dlatego gdy czasem śpię, to śnię sen o paranoi, której brak, ciebie brak, i to jak ciebie brak. Brak, brak, to paranoiczny brak. To żadne wódu, to żadne tam tu i teraz, to nie jest ta konglomera, to jest brak. Właściwie co się stało? Spójrzmy na to tak, po dziecięcemu. Radio to jest taka skrzynka, która ma guzik albo jakąś gałeczkę i jak się ten guzik przyciśnie, a gałeczkę przekręci, no to słyszymy głosy. Ktoś do nas mówi, ktoś z nami rozmawia. Im głosy są lepiej zestrojone, im jest ich więcej, tym lepiej. To jest bardzo cenna skrzynka. Te głosy stanowią wielką wartość. Odczuliśmy ich stratę i widzimy, jaka to jest wielka wartość. Te głosy przestały do nas mówić, przestały z nami rozmawiać. Tak jakby to była jakaś cenna waza z epoki Ming. I ktoś te wazy strącił, roztłukł i te głosy się rozsypały. Uleciały, nie ma ich. Ta skrzynka pękła, ta waza się rozsypała, a niczego mi tak nie żal jak porcelany, jak pisał poeta. Cennej porcelany, tej szlachetnej porcelany. No ale te głosy są gdzie indziej. Może poszukajmy ich gdzie indziej, bo one nadal mówią. Wydawało mi się, że ja już opłakałem trójkę. Wielki kawał życia, dużo pięknego. Ale potem ona znowu do mnie wróciła wtedy, kiedy nie chcę już sypać soli w rany. Może Państwu coś opowiem. Opowieść z przeszłości, bardzo dalekiej, ale zadziwiająco odpowiada temu, co jest dzisiaj. Pewien znany uczony, nie jesteśmy z nim na ty, on przyszedł kiedyś do mnie na spotkanie, to był klub trójki, długi wywiad. Wszedł do reżyserki, o tak, tak, te magnetofony, pamiętam, tak, no, pracowałem na nich. I mówię, tak, no, ciekawe. Tak, w radiu. W radiu? Tak, nie tutaj, tylko na Malczewskiego. Wiesz, chciałem być kiedyś wybitnym dziennikarzem radiowym. Zgłosiłem się do pracy, żeby przeżyć radiową fascynację. Na początku parzyłem herbatkę, potem zacząłem coś montować. No, a potem mój kierownik pozwolił mi zrobić pierwszą audycję. To były lata 60. Mułka. Audycja była późno w nocy. Takie audycje dotyczące rybactwa dalekomorskiego.
jaka jest sytuacja morza w Zatoce Biskajskiej. No i właśnie to był chrzest bojowy mojego znajomego. Pozwolono mu zrobić pierwszą samodzielną audycję. No nie wiem, o drugiej w nocy powiedzmy. No powiedzmy, że 10 minut czy 5. I on zrobił tę audycję, a następnego ranka został poproszony do gabinetu kierownika. Kierownik był w bardzo złym humorze i powiada tak, co wyście tam w nocy natworzyli? Ale o co panu chodzi, panie kierowniku? Czy ja zrobiłem coś źle, czy to była zła audycja? A tamten mówi do niego tak, wy jesteście jeszcze bardzo jednak młodzi, posłuchajcie mnie. Audycja to nie może być zła. Ale no właśnie, panie kierowniku, to nie była zła. Cicho. Audycja nie może być zła. Ale pamiętajcie, audycja nie może być też dobra. Jak to nie może być dobra? Ach, nic nie rozumiecie. Audycja nie może być też dobra, bo jak będzie zła i jak będzie dobra? Czy wy tego nie rozumiecie, że ktoś ją zapamięta? Audycja to powinna być taka, żeby jak ona się skończy, to żeby nikt jej nie pamiętał. No i wtedy ten mój znajomy powiedział, dziękuję uprzejmie, panie kierowniku, żegnam i wyszedł. No i po latach się okazało, że został znakomitym uczonym. No taka historia, bardzo pouczająca. Nie wiedziałem, że ta historia będzie też mnie bezpośrednio dotyczyła. Otóż wróciły tamte czasy i ja zrozumiałem, że nie mogę robić takich audycji, które moi szefowie by chcieli, żebym ja robił. Takich audycji, żeby nikt nie pamiętał, albo może jeszcze inaczej, takich audycji, żebym ja się wstydził, że je zrobiłem i że sam nie chcę ich pamiętać. Ta opowieść ma też morał bardzo ładny, to znaczy, że można jednak, a nawet czasem trzeba wyjść, zamknąć drzwi za sobą i poszukać sobie innego miejsca. Ten mój znajomy znalazł sobie inne miejsce. Ja znalazłem podobne. To znaczy mój daimonion mi mówi, daje mi znaki. Darek, to jest twoje miejsce. Mury murami. Duch duchem. Jest eter, on jest wspólny. To jest twoje miejsce. Bądź tam z ludźmi. Pracuj w łączności. Mój fach, łączność. W wojsku byłem w łączności, no w zupełnie dziwnych okolicznościach, ale to jest inna historia, nie chcę iść w dygresję. Zrobiłem bardzo dużo słabych programów, o niektórych nie chcę pamiętać. No cóż, czasami się tak układa, że zapomnijmy o tym. Czasami były takie programy, idę we wspomnienia partyzanckie. To był fatalny program, taki, że zaprosiłem pewnego, no też wybitnego naukowca, miał opowiadać o Putinie. Putin rokował jeszcze takie nadzieje, że to będzie ten światły car. Ówże wybitny, uczony mąż powiada tak, no panie redaktorze, proszę pozwolić, że ja najpierw dokonam wstępu historycznego. Tak minęły ze 2 minuty, ja byłem zaniepokojony, bo już, nie już, bo dopiero byliśmy w epoce Iwana Groźnego albo jakoś mniej więcej. Ośmieliłem się, mąż uczony był, nie znosił sprzeciwu, widać to było po nim i też słychać było w jego głosie. I mówię, panie profesorze, a gdyby pan tak zechciał teraz przejść do teraźniejszości. I on na mnie popatrzył z takim obrzydzeniem i powiedział, panie redaktorze, wszystko mi pan popsuł, muszę zacząć od nowa. No i zaczął od nowa. I wiedziałem, że to już dalej nie ma sensu i on po prostu musi opowiedzieć tak, jak tam ma ułożone. Tak też się zdarzało. Proszę posłuchać, ja nawet to sobie zanotowałem. To jest jeden z patronów Polskiego Radia, Tadeusz Bocheński, wybitny speaker. Wtedy jeszcze byli speakerzy przed wojną, no i długo jeszcze po wojnie, ale on był legendą. Tak myślę, że tak jakby dzisiaj Marek Niedźwiecki, to wtedy Tadeusz Bocheński. On w audycji sylwestrowej, to był rok 26-27, powiedział tak, proszę posłuchać, jakie to ładne, jakie to piękne, ładne to za mało. No, język jest taki troszeczkę, nawet ładnie, że taki oldschoolowy, proszę posłuchać. Niewidoczni, nawzajem dla siebie związani, jesteśmy z wami tysiącem wspólnych zagadnień i zainteresowań. Chcemy wierzyć, że niezliczone nici sympatii i przyjaźni, które wiążą nas z wami, wiążą i nas z wami. Przyjmijcie więc życzenia od waszych radiowych przyjaciół. Nie ma co tego komentować. Właśnie tak, dokładnie, tak próbowałem. No i obiecuję, że będę próbował też w innym miejscu. Jak będziemy podchodzić razem na K3, na tę wyimaginowaną, ale jednak realną górę z eteru, to ja tak będę próbował. Będę robił wszystko, co umiem i co mogę, żeby właśnie tak było. I ogromnie Państwu dziękuję za to, że idziemy razem. Tu sobie podejdziemy, tu ktoś weźmie czekan i raki, jak ma ochotę, no to się tam powspina na jakąś ścianę. I jak ktoś nie chce, to się nie powspina, sobie popatrzy na piękne krajobrazy, posłucha śpiewu ptaków i tak dalej, i tak dalej. To już troszeczkę już
To już wiemy, jak to sobie wyobrażamy. Każdy po swojemu, ale jednak razem. Dygresja mała, opowieść, zabawna. Hemingway. Hemingway, mistrz lakonicznego stylu, któremu płacono setki albo może i tysiące dolarów za słowo, tamtejszych, jeszcze tamtych dawnych dolarów, napisał kiedyś takie opowiadanie pod tytułem Miłość. Otóż to opowiadanie było mniej więcej takie, miłość. Najpierw spotkały się ich oczy, potem spotkały się ich dłonie, potem spotkały się ich usta. I potem nie wiem, co się spotkało, jak oni się tam dalej spotykali. Dwa warianty, no powiedzmy, że potem spotkały się ich ciała, albo potem spotkały się ich obrączki. No i jeszcze jest puenta, a potem spotkali się ich adwokaci. To też trochę tak wygląda, to spotkanie tutaj, no, że coś się rozpadło, że coś nie istnieje, że mamy żal. To troszeczkę tak jak rozwód, prawda? Strata. Ale może pomyślmy w ten sposób. To jest wspólnota ducha, a nie murów. Wspólnota eteru. Zawsze tak chciałem, zawsze próbowałem i będę tak nadal próbował, i to Państwu obiecuję, żeby to było tak. Pytania są wspólne, a odpowiedzi własne. I bardzo nie chciałbym, żeby to pomylić. Teraz jest jakoś tak, i to bardzo często, że i pytania są wspólne, i odpowiedzi są wspólne. To ja tak nie chcę, bo tak nie jest po prostu. Każdy musi dokonać własnego podejścia na tę górę i popatrzeć własnymi oczami. Pytania są wspólne, a odpowiedzi własne. Albo jeszcze taka ładna opowieść z jakiegoś filmu o miłości. Umiera miłość, miłość odchodzi. Ten chłopak cierpi, dziewczyna znalazła sobie już, jest mężatką. I spotykają się przez przypadek, a może i nie przez przypadek, w takim miejscu, w którym się spotykali. I tam ten chłopak siedzi, czy jest odwrotnie, nie pamiętam, chyba ta dziewczyna siedzi na ławeczce, a on przychodzi, patrzy, podejść czy nie, no w końcu podchodzi do niej i zaczynają rozmowę. Tak, to dziewczyna siedzi na ławce i ona mówi do niego coś takiego mniej więcej. Podoba mi się to miejsce, odkąd mi je pokazałeś. To wprawdzie jest opowieść o oglądaniu, a nie o słuchaniu, ale co z tego? Myślę, że taka jest nasza rola, mówię także o moich kolegach i przyjaciołach z trójki, z którymi byliśmy razem i byliśmy razem z Państwem i będziemy jakoś po swojemu w innych miejscach. To właśnie taka jest nasza rola, żeby coś spróbować pokazać ładnego, co myśmy dostrzegli, o czym przeczytaliśmy, żebyście Państwo poznali człowieka, z którym warto porozmawiać, posłuchali tego, co on ma do opowiedzenia, ona ma do opowiedzenia i że to jest właśnie rola takiego przewodnika. To zresztą tak było ze mną, z każdym z nas, z każdą z nas. Ktoś nas kiedyś zaprowadził w takie miejsce, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia i nagle okazało się, że podoba mi się to miejsce, odkąd mi je pokazałeś. Jest jeszcze coś ważnego, jeszcze jedna rzecz. Miejsce dialogu. Ten, kto uprawia tę sztukę, powinien zorganizować to miejsce w ten sposób, żeby ten dialog był możliwy. To jest dialog. Wzajemność, szczerość, szacunek. To jest dialog. Zrobię co w mojej mocy, żeby tak było dalej. Jeszcze jedna sprawa. Zaraz coś Państwu jeszcze opowiem i zaproszę do spotkania z kimś. Bo to jest bardzo istotne, żeby, jak nam jest trudno, trzeba wychodzić do ludzi. Na początku jest, wiadomo, trudno, nie chce się i tak dalej. Ale trzeba sobie znaleźć kogoś, do kogo mamy zaufanie, kto jest empatyczny, sympatyczny. No i spróbować do niego wyjść i z nim porozmawiać i posłuchać, co ma do powiedzenia. On też nas wysłucha. Miejmy nadzieję, jak jest empatyczny, to wysłucha. To trochę taki manifest wygłaszam dzisiaj, ale no, czas jest szczególny. Antropolodzy, socjologowie dzielą ludzkie instytucje, organizacje, grupy ludzi na, no jest taki podział, że to są rynki, mogą być hierarchie i mogą być sekty. Zapominają o tym, bo też mogą być i są wspólnoty. I to, co próbowałem robić i to, co teraz próbuję robić i to, co próbujemy razem robić, to jest właśnie budowanie wspólnoty w eterze. Bardzo dziwnej wspólnoty, takich ptaków, które siadają na jakimś, tak to widzę taki obraz, na takim jakimś kamieniu, na skale, która tkwi w samym środku wzburzonego morza. I my się tam przez ten eter nawołujemy i och, strasznie się rozgadałem, proszę mi wybaczyć. Zaraz przedstawię Państwu, zresztą nie trzeba tego człowieka przedstawiać, on jest bardzo znany. Jak Państwo do mnie wchodzą, to na czwarte piętro. Tutaj pójdziemy na trzecie, ale też nas zaprosił do swojego mieszkania. Ktoś, kto jest bardzo empatyczny, umie słuchać, pięknie opowiada i jego misją
jest próba zrozumienia innych ludzi i pokazania tego świata innych swoim czytelnikom. No to przygotujmy się do podejścia, ale najpierw może, albo w trakcie, posłuchajmy. To Barbara Streisand. Mariusz Szczygieł. Mariusz Szczygieł, ja twoje zdrowie wznoszę. Bardzo mi miło. Kawą, którą mnie poczęstowałeś. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. A ja wodą w kieliszku powinie. Dziękuję ci za książkę. Osobisty przewodnik po Pradze niedługo się ukaże. Premiera 26 maja, prawda? Tak. Nic nie pokręciłem. Nie. Tu się coś rodzi, ta twoja piękna książka. I coś też ginie i umiera. Jakoś może spróbujemy to połączyć. Mam na myśli trójkę. Normalny stan. Po prostu tak musi być. Ja już od dawna, nie wiem, czy ty jesteś ode mnie młodszy, czy starszy. Starszy, tak? Mariusz starszy. Ale ja już od dawna oswoiłem się ze stanem nie ma. Nawet napisałem no tak. Książkę. Piękną książkę. Wydaje mi się, że nie ma to jest stan naturalny, a wszystko, co jest, znaczy, a ma, to jest tylko taki ekstra przypadek. To, jest wypadek przy pracy, to jest jakaś nieprawidłowość, która się pojawia, ale nie jest ona prawidłowością. Raczej nie ma jest stanu naturalnego. Ktoś mi mądry powiedział bardzo, tę osobę cenię i szanuję. On powiedział tak, no mówi się tak, było, minęło, prawda? To jest takie było, minęło, takie. On powiedział, no dobrze, panie Dariuszu, minęło, ale było.
I to jest bardzo piękne i bardzo mądre, tyle że no najpierw musi minąć jakiś czas, żebyśmy sobie tak mogli powiedzieć. Rozpędzę się jeszcze, dobrze? Może jeszcze, bo pomyślałem, jaki jest sekret tego, że cię ludzie kochają. O Jezus. Bo jesteś znakomitym pisarzem, tu nie ma się tutaj co czarować i krygować i proszę nie zaprzeczać, to jest jasne. Ale nie wszystkich pisarzy kochamy. Można kogoś cenić jako pisarza, uwielbiać jego książki, ale nie ma relacji miłosnej między czytelnikiem a tym kimś tam ukrytym w środku. A tutaj myślę, że jest. I oczywiście można powiedzieć tak, no to znalazłeś Czechy, znalazłeś Pragę, to jest jakaś dziwna, tajemnicza kultura, taka do śmiechu. Ale wiesz co, ja myślę, że to jest jeszcze coś głębiej. To znaczy i w tej kulturze pewnie to jest, i w tobie to jest, w twoim widzeniu świata, że ty jesteś ku życiu. Polska kultura, my mamy taką skłonność, że jednak jesteśmy ku śmierci jakoś. Ten nasz patos, czasami może i histeria, a twoje książki są ku życiu. No jest w nich jasność rzeczywiście. Teraz mi się przypomniało, jak wyszła książka Zrób sobie raj, to było lat temu 10 i... Znam się z Robertem Więckiewiczem i wiem, że Robert chciał przeczytać audiobook tej książki i dla mnie to jakiś był ogromny, no jakiś taki komplement, że właśnie taki że aktor. On. Jednak nie, a wiesz dlaczego? Że nie. Robert ma w sobie w głosie pewną powagę, a w tej książce potrzebna jest właśnie jasność, jakby słoneczność głosu Szczygła. I odkryłem w sobie, że to chyba o tę słoneczność i jasność chodzi. Ktoś mi podesłał taką stronę Beka z literatury polskiej po 1989 roku i tam już jest cytat z tego osobistego przewodnika po Pradze. Czy to możliwe, że taksówkarz praski mi powiedział to, co mi powiedział? Ja im to wyjaśnię, jak to się dzieje, że taksówkarze mi wszystko mówią. Aha. Sprawdza mi się w życiu taka zasada, że ja sobie nie robię beki z niczego, wiesz? Aha. Że śmiech to jest władza nad kimś. Znaczy, oczywiście można być wesołym człowiekiem, ale jak się wyśmiewasz z kogoś, to znaczy, że dajesz sobie jakieś insygnia władzy, masz jakieś berło, jakiś tron, jakąś koronę i chcesz być ponad kimś, kto robi sobie bekę, jest tym lepszym. A ja sobie nie robię beki. Tak, prawda, ty tego nie robisz. Bo ja mam ciągle pytania, mam jakieś zdumienia, z którymi się dzielę z czytelniczkami i czytelnikami. Ja nawet jak prowadziłem na każdy temat, to chyba to nie było takie dziennikarstwo kopniakowe, że nawet jak ktoś mówił coś niewiarygodnego, jakiś pan, który obcował z kosmitami, to jednak bekę sobie mógł zrobić widz, ale nie prowadzący. Mm-hmm. I ja uprzejmie wierzyłem. Mogłem nie wierzyć, ale z uprzejmości wierzyłem. I chyba to chodzi o taki stosunek do świata pewien, że autor tej strony beka mówi, to jest dziwne, bo jak ja wchodzę do taksówki, to taksówkarz tylko mówi do mnie, dokąd jechać. A zobaczcie, co tu mówi Szczygłowi. A mi ciągle coś ktoś mówi. I to chyba się bierze z pewnej postawy wobec świata, którą ja w jakiś sposób manifestuję lub czasami nie manifestuję, a jakoś ją się wyczuwa. Wiesz co, Mariusz, no, tak bym to wytłumaczył. Może będziesz miał do mnie żal, że o tej książce mało mówimy. Ale nie, ja, bardzo wiesz, proszę. Bo ja cię poprosiłem o to spotkanie, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo chciałem cię potraktować i traktuję cię jako bardzo specjalnego gościa. Ale dziękuję. My teraz przeżywamy, pewnie ty też, bo też jesteś słuchaczem Trójki, jesteś wychowany na niej, no przeżywamy coś w rodzaju żałoby. Tak. Ja chyba nie przesadzam. Wiesz, dostałem dziesiątki listów albo nie wiem ile, dużo. Mm-hmm. I właściwie w każdym liście, w każdym wpisie właśnie jest dokładnie to. Ty jesteś takim człowiekiem, który słucha i tobie mówią, ale może ty byś nam dzisiaj powiedział coś jeszcze. Jak dojść do tej sytuacji, do tej postawy, no dobrze, minęło, ale było. Jak sobie poradzić ze smutkiem? Ty jesteś jednak od tego ekspertem. Nie zdławimy smutku. Ja mam takie wrażenie, że... Ale to wiem od moich bohaterów i bohaterek moich tekstów, bo przecież też ze swojego życia, ale dużo wiem od ludzi, że jak tak odganiamy ten smutek, to on jeszcze bardziej się do nas przykleja. Tak. I im bardziej się opędzamy, tym on nie chce odejść. My tym zaprzeczaniem żywimy ten smutek. A jak my pozwolimy mu sobie istnieć i tak przestajemy się w związku z nim napinać, tylko się mu poddamy, a przecież można się poddać, można w tym czasie posłuchać pięknej muzyki, która nam ten smutek wypełni. Ja słuchałem Milesa Davisa, Tomasza Stańko, pianistów klasycznych, Richtera na przykład bardzo dużo słuchałem, kiedy byłem w takim ciężkim stanie. Literatura dużo robi. W takim okresie mojej osobistej żałoby to na przykład dużo czytałem Murakamiego, bo tam była przestrzeń, miejsce na oddech. Na przykład Bernhard nie daje miejsca na
oddech, tylko wszystko jest takie klaustrofobiczne, a Murakami tak sobie możemy płynąć z tymi zdaniami, ale wracam do tego smutku. Jak pozwolimy mu istnieć, to on już wtedy nie bardzo ma co robić, właśnie nie bardzo ma z kim walczyć i trzeba przestać z nim walczyć chyba i wtedy on sobie pójdzie. Tak mi mówi moje doświadczenie. W Złotoryi, tam skąd ja pochodzę, w hotelu pod basztą, gdzie ja się wychowałem, gdzie pracowali moi rodzice, pracowała taka pani, a to była bardzo inteligentna pani, taka właściwie dama, pracownica tego hotelu. A właśnie ja jako chłopiec ją na czymś przyłapałem, że ona nie umie napisać zdania po polsku. Bo mi kiedyś powiedziała, Mariuszku, a możesz mi tu napisać do ADM-u podanie? Ja jako 14-latek pisałem podanie do administracji domów mieszkalnych. Zrobiłem takie małe śledztwo, jako reporter, amator. Dlaczego ta pani nie umie pisać i czytać? Jak to jest w ogóle możliwe, że można nie umieć czytać i pisać? A ona już była bardzo dorosłą panią, nie wiem, może miała z 60 lat wtedy. No i się okazało, że to jest Niemka, która nie wyjechała po 45 do Niemiec. I w ten sposób dowiedziałem się w ogóle, bo ja byłem wychowywany w kulcie Piastowskiego Dolnego Śląska, że tam byli jacyś Niemcy. No ale fascynowała mnie ta pani, która chciała zostać w Złotoryi z jakichś niewiadomych powodów. Dziś to rozumiem. Dziś to rozumiem. Ona się tam urodziła się w tym domu, to był jej dom rodzinny, który potem został znacjonalizowany oczywiście, ale dla niej te mury były ważne.
To ja rozumiem teraz przerzutkę. Tak, no, absolutnie tak. No, tylko teraz, co jest tą trójką? Właśnie, co jest tą trójką? Słuchaj, czy to są te mury? Wiesz co, bo ja mam taką analogię pewną, bo to też się odnosi do tego, do jak ty widzisz historię, świat, mówisz o długim trwaniu historycznym. Zwyczajne zachowania, tak, które przetrwały wieki. Właśnie, wiesz co, ja znalazłem taką definicję, bardzo piękną, polskiej kultury. Ona jest zawarta w Weselu. Gdzie jest ta słynna scena, kiedy rozmawia z poetą, panna młoda, i pyta, co to ta Polska. No na weselu w Polsce trzeba rozmawiać o Polsce, jeśli inaczej nie da. Serce. A to Polska właśnie, no, słynny cytat, skrzydlata fraza. I chodzi o to, że Polska w ogóle jest czymś takim, to jest definiowane przez wspólnotę serca. To jest bardzo piękna definicja polskości. I myślę, że, przepraszam za porównanie, ale coś jest na rzeczy, że trójka też jest czymś takim, tak, prawda? Tak. To jest wspólnota serca. To jednak nie mury. No, mury można zmienić. I chyba ważniejsze jest to, co się wspólnie czuje. Tak. To, co się wspólnie stworzyło. Bo ja tę wspólnotę bardzo rozumiem. Ja jestem teraz reporterem, dziennikarzem może już mniej. No tam nie nazywają mnie pisarzem, ale jestem jakby bez redakcji. Nie pracuję w Gazecie Wyborczej od 8 lat. Agora się stała korporacją bardziej. Poczułem, że, no, że jestem już w korporacji. Że to nie jest wspólnota, tylko korporacja. Tak, że to jest korporacja. I to już się skończyło. Przyjmuję to normalnie, no skończyło się po prostu. Ale pamiętam, jak na najlepsze pomysły wpadałem, kiedy ktoś był obok. Teraz też rozmawiam z koleżankami, kolegami z różnych redakcji, którzy siedzą w domu i z domu przygotowują kolumny czasopism i mówią, słuchaj, jakiś się głupszy zrobiłem w tym domu. A dlaczego się zrobiłeś głupszy? Dlatego, że musi być wspólna energia. Doskonale, że ja rzucę słowo, ktoś to podejmie, a ktoś trzeci mówi, słuchajcie, to jest świetny pomysł, bo... I to jest najczęściej pomysł, który ma wielu ojców lub matek. Jest wspólny. To się tylko może dziać, jak się jest razem. No ale tak chyba musi być i nie ma sensu przeciągać rzeczy, które nas mogą niszczyć, które potem będą wymagały terapii. Poza tym, wiesz co, też myślę, takie mam skojarzenie, że to jest coś w rodzaju emigracji. Emigracja w Polsce to jest raczej emigracja polityczna, nie zarobkowa. Jedni są tacy, drudzy inni, jedni się łączą, drudzy rozdzielają, ale jednak jest jakaś wspólnota tych losów emigrantów politycznych, tych potrójkowych. A emigracja w Polsce jednak jest dość, myślę, owocna. No jest, a to tak na marginesie jeszcze ci powiem, bo to taka ciekawostka. Stosunek Polaków do emigracji i stosunek Czechów jest bardzo różny. W Polsce szanujemy emigrantów, bo to ci, którzy umieli wykorzystać swoją energię, mieli odwagę. Postawili się, ale też mieli odwagę zacząć gdzieś. A Czesi? A Czesi odwrotnie. Bohaterką nie ma jest Wiola Fischerowa, taka poetka, która też była emigrantką. Powróciła i mieszkała w takim bloku na Barandowie. I ona mówi, oj, jak nas tu nie lubią. Ja mówię, jak to was nie lubią? Bo nie lubi się tych, którzy wrócili. Ja mówię, jak to się nie... U nas się szanuje. Nie, bo to znaczy, że my ich zostawiliśmy w tym bagnie. Znaczy, że my nie byliśmy dostatecznie solidarni. Aha, czyli my poszliśmy na lepsze, a oni się musieli tutaj z tym Husakiem i z całym tym neostalinizmem męczyć. Jest w twojej książce taki fascynujący rozdział, może to ryzykowne, co powiem, trudno, ale powiem. Chodzi o te analogie. Jesteś na cmentarzu. Tak, bardzo lubię cmentarze. To bardzo piękny rozdział i to jest rozmowa z tymi, którzy tam leżą, którzy tam są, i którzy są już w kosmosie, ale jednak ich duch się unosi. I Mariusz Szczygieł przystaje nad tymi grobami i mówi, dobrze, to teraz tak, posłucham, co oni mi powiedzą. To jest wgląd językiem psychologii współczesnej. No nie wiem, to jest wgląd, ja po prostu się nie modlę nad grobem nigdy. No tak, no i oni ale mówią. Przypominam sobie słowa tego człowieka, tak jakoś mi się wydaje, że to jest... I Kafka, to przypomnij, co Kafka ci powiedział i co ta Pawel ci powiedział. W zapasach między tobą a światem sekunduj światu. Tak, to słynny aforyzm Kafki. Tak, i to był mój aforyzm przez wiele, wiele lat. W czasach, kiedy nie miałem jeszcze takiego poczucia wartości własnej wyrobionego. To tak uważałem, że świat ma rację, że ja nigdy nie mam racji, tylko świat ma rację. Teraz jest różnie. Często uważam, że ja mam rację i niekoniecznie muszę się dostosowywać do świata, no ale długi czas moje życie było ilustracją tej myśli Kawki. A Ota Paweł ci powiedział?
W książkach Kawki jednym z głównych, może nie tyle nastrojów, ile stanów ludzi, to jest oczekiwanie na coś, prawda? Czeka tam, ten czeka na wyrok, ten czeka na odpowiedź z zamku. Ciągle jest to wielkie czekanie, a Ota Paweł zupełnie coś innego mówił. Ota Paweł powiedział, że nie trzeba na nic czekać, bo być może to, na co czekamy, to wielkie, na co czekamy, nigdy nie przyjdzie i nie będziemy umieli docenić tego, co jest dziś. A jeszcze chodzi mi o te kwiaty. A, powiedz, że kwiat, zawsze. No, Ota Paweł miał takie życzenie, że chciałby tak żyć i mieć tyle pieniędzy, żeby zawsze go było stać na kwiaty, na świeże kwiaty na jego biurku. No właśnie, to Korczak coś podobnego powiedział, wysyłając kwiaty, tak jak był już w getcie pani Mortkowiczowej, czyli swojej wydawczyni, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, polszczyzna się tak zmienia, i on przesłał jej bez. Pisał, wyłączył taką karteczkę: kiedy płoną lasy, nie zapominajmy o różach. O, a jeszcze wracając do tych cmentarzy, lubię cmentarze, bo lubię sobie sprawdzać, jak sobie ludzie radzą ze śmiercią, a też kiedyś takie prywatne odkrycie zrobiłem, że grób to jest dla mnie, to są dla mnie drzwi do planety i grób to jest takie wejście. To właśnie ryzykownie wszystko brzmi, bo to jest taniec na grobie jakby. Tak, ale właśnie... wiesz, bo chodzi mi o tę trójkę, żebyś ty powiedział. No. Jakby, no, jaki ty masz wgląd? Co ci ta trójka powiedziała, jakbyś miał to powiedzieć? Co ci w sercu gra, tak jak ten aforyzm Kawki, czy ten tekst Oty Pawła? To co to by było dla ciebie ważne w tym wszystkim, w tym twoim doświadczeniu bycia z... Co masz w duszy? Dusza istnieje, prawda? Tak, nawet u niewierzącego. No. Myślę, że to, co w tej trójce się stało, to jest właściwie taka powtórka PRL-u. Możemy być spętani, nie znając legendą. Sobie... Słucham? Może legendą, co? Też, tak. O, spętani legendą, ale też człowiek, żeby mu było wygodnie, ale nie chodzi mi tylko o... Nie mówię o konformizmie, nie mówię o takim komforcie jakimś materialnym, ale żeby mu było psychicznie wygodnie, to tak sobie lubi wszystko wytłumaczyć, racjonalizować, prawda? Że tak, no... To jestem dla słuchaczy, którzy byli wdzięczni, że jeszcze ktoś w tej trójce został, że nadal mogą słuchać. Ale Mariusz, ja też takie listy dostawałem bardzo długo. Tak, ja to rozumiem. I to jest taka sytuacja ciężka, ale trzeba sobie się zastanowić, no, gdzie bije to serce, gdzie jest ten duch, co jest tym duchem, czy ja... Ale to jest już kwestia... No, bardzo, bardzo indywidualna, ale mam wrażenie właśnie, że często tak jak w małżeństwie, najczęściej kobieta, która jest ofiarą, tak sobie długo, długo wmawia, że nie jest tą ofiarą tego przemocowego związku. Ostatnio mnie chciał pobić, ale się nie dałam. Ojej, ostatnie 3 miesiące, no był cudowny. Przenosząc to na relacje redakcyjne, które mniej więcej znam, no przez ostatnie 3 miesiące niczego ode mnie nie chcieli. Nie chcieli, żebym robił wywiadu z biskupem, i akurat tym najgłupszym, tylko chcieli, żebym zrobił z tym mądrzejszym biskupem. O, to jest fajne. Udało mi się z tym durniem nie zrobić rozmowy. No to już jest... Ale to jest takie trochę... Taki wiersz Brechta przepiękny. Ja niestety go nie znam na pamięć. O tym, jak ktoś stoi na ulicy w Nowym Jorku, rzecz się dzieje w latach 30. czy 40. i prowadzi taką kwestię na noclegi dla bezdomnych. No i teraz są jakby dwa przebiegi tego wiersza. Jeden przebieg jest taki, no i dzięki temu kilku bezdomnych ma dach nad głową, nie pada na nich śnieg i tak dalej. Ale czytelniku, który czytasz teraz te słowa, pomyśl, od tego świat się nie stanie lepszy. No ale jednak kilku bezdomnych ma dach nad głową. I to jest właśnie ten dylemat. No, jest to dylemat. Teraz rozpatrujemy, dyskutujemy różne moralne wybory, ale nie chodzi o to, co jest w sercu, w tej wspólnocie serca. Też o tym piszesz, co jest w sercu, jakie jest długie trwanie kultury i co mamy w sercu. Taka mi się historia przypomniała. Akurat nie chodzi o trójkę, tylko o rozmowę mojej przyjaciółki. No, dzwoni gdzieś Ewa i najpierw rozmawia z jakimś robotem, automatem. Ale ona nie chce z tym automatem rozmawiać. Więc trafia do kogoś, do jakiejś pani telefonistki. I pani telefonistka mówi do niej tak, cytuję, połączę panią z człowiekiem. Przecudowo. I to jest właśnie, to tego potrzebujemy. I dla mnie tego, tak. To właśnie tak, to jest to, że trójka to jest rozmowa z człowiekiem. To pozostaje. Tak, często to są też... sentymenty, bo w innym miejscu też będzie ta rozmowa z człowiekiem. No przecież ten... Myślę, że tak. Ta wspólnota serca nie chodzi o mury, tylko o coś innego. Tak, tak? O coś innego. Jesteśmy zgodni. Mówimy o tym stosunku do świata, sposobie traktowania świata, o tej jasności, to dam taki przykład. Raz mi się tylko zdarzyło. Co ja zrobiłem z odrzuconym tekstem?
O, właśnie. Jak sobie radzić z porażką, jak sobie radzić ze smutkiem, powiedz. Jak sobie radzić... O Jezu. A już myślałem, że ja jestem takim autorem bezbłędnym, prawda? Taki w tym sensie, że mam taki gust cudowny, że hej. A tu się okazało, że się coś może nie podobać i... Wiesz, co ja zrobiłem z tego w ciągu miesiąca? No co? Napisałem do książek dosyć duży felieton o tym, jak mi odrzucono tekst. Znaczy, zamieściłem cały ten tekst jako część większego eseju. Ty spryciarzu. Ale przyznałem się dokładnie do wszystkich uczuć, jakie miałem w pierwszym momencie, w drugim, co ja czułem następnego dnia, co czułem za miesiąc. Pośledziłem troszkę swoje reakcje i naprawdę szczerze to opisałem. Po czym trzecią część zrobiłem, wiesz z czego? Zadzwoniłem do autorów, których lubię jako ludzi, żeby mi powiedzieli, co czują, kiedy redaktor im mówi nie. I jak sobie z tym radzą? Co autor robi z odmową? Tak sobie trzeba ze światem radzić, żeby tak też trochę przyglądać sobie się sobie przegranemu, a czasami zrobionemu w konia, a czasami odrzuconemu. Mam na przykład spotkanie autorskie swoje, czy prowadzę cudze i ktoś mówi mi coś nieprzyjemnego, zdarza się przecież. I wtedy, żeby jakoś wyjść z tego i z twarzą na spotkaniu, ale też żebym nie został po tym spotkaniu z jakimś takim, z jakąś drzazgą, wiesz, w sercu. Moi fani mówią od razu, krzyczą, a już pani da spokój tam, no po co pani w ogóle takie pytania zadaje? Ja mówię, nie, zaraz. Dziękuję za to pytanie, ale jeśli państwo pozwolą, to się chciałbym tak od razu zastanowić, dlaczego tak mi się gorąco zrobiło, że pani mi zadała takie pytanie. I to też jest sposób na radzenie sobie z sobą, ze światem i z trudnymi sytuacjami. Tak, jasne. Dobrze, to jeszcze dwie rzeczy. No co z tą Szymborską? Musiałem to zostawić na puentę. Na koniec, dobrze, to zostawmy na puentę. Ale jeszcze tylko wyobraź sobie, ty jesteś mistrzem empatii. No wyobraź sobie, jest taka pani, to jest moja przyjaciółka, nazywa się Iwona, Iwa na nią mówię. Ma dwie świetne córki, ma męża, przeszła różne trudne chwile, teraz też przychodzi taką trudną chwilę, bo i tata jest bardzo ciężko chory i bardzo rozpacza z powodu tego, co się dzieje z trójką. Powiedz jej coś takiego, co by ją wzmocniło. Ja bym mi powiedział, Iwono, nie przejmuj się, ta trójka już jest gdzieś indziej. Przyniosłem bardzo sfatygowany egzemplarz tomiku. Znam świetnego introligatora na nowym świecie. Dziękuję, ale wiesz co, ja już tak chyba zostanę przy tym, bo to widać, że... No tak. Ja wiem, że tak z książkami się nie można obchodzić. Czas potknął się i upadł. Tak. I widać w tej książce. Ludzie na moście. I mam nawet autograf tutaj o ludzka próżności, mistrzyni. I tu jest jeden z moich ukochanych wierszy tak w ogóle. Bardzo cię proszę. Wiersz pod tytułem O śmierci bez przesady. Myślę, że ty masz tę postawę. No zresztą nie będę tego rozwijał, o tym już rozmawialiśmy. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Na próżno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może. Prawda? No to ja zawsze chcę zdążyć. Nie będę wchodził w szczegóły, ale z pewną aktorką, z panią Joanną Szczepkowską. Czyli jednak wszedłeś znaczy, nie w szczegóły, tylko na przykład właśnie jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji zawieszenia, że sobie coś, taki, ja muszę coś jeszcze dopowiedzieć, a jeszcze tego nie zrobiłem. Okay. Chciałbym, żeby mnie zrozumiała. No i to jest taka sytuacja, że gdybym miał tak, gdyby dzisiaj miało się to stać, to znaczy miałbym się już nie obudzić na przykład rano, to bym żałował, bo nie zdążyłem z Joanną Szczepkowską. Wymienić się ludzkim słowem. Tak, 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 tak. Bardzo mi zależy, żebym tak jak zasypiam, żeby wiedzieć, że nawet ten najmniejszy tekścik, jaki napisałem, on może być słaby w danym tygodniu, ale zapewniam, że ja go zawsze piszę najlepiej jak umiem, bo tak jakbym się miał jutro nie obudzić, żebym miał takie poczucie, aha. Mariusz, to jeszcze na koniec. Poszliśmy dosyć ostro, ale może, no dobrze, spróbujmy. Nie, dla mnie to nie jest ostro. Widzisz, bo ja mam ten temat śmierci bardzo, ten temat śmierci mam inaczej oswojony niż Polacy. Niż Polacy, tak. Takie mam wrażenie, bo też ja tak traktuję tę śmierć w sposób taki, bym powiedział, czuły. Trochę jak mój tata, który ma lat 80. Teraz skończył w lutym 88 i ciągle mówi do mamy Steniusia, jedziemy nad morze, położymy się na plaży i będziemy się do piachu przyzwyczajać. Ja mam oswojony ten temat inaczej. Nie patos, nie krzyk, nie wielkie słowa, tylko tak... Tak jak Szymborska o śmierci tak, bez przesady. Troszkę, właśnie bez przesady, troszkę się z nią tak zaprzyjaźnić. Na przykład oglądam sobie obrazy mojego ulubionego malarza Jonasza Sterna. On takie reliefy z kości robił. Tak, kości zwierząt. Tak, tak. On przeżył Auschwitz i przeżył Holokaust, więc to jest z tym związane. Niektórzy patrzą na te kości tego Jonasza Sterna w taki sposób, o Jezu, straszne, nie mogę na to patrzeć. W życiu bym z tym nie zasnął. A ja patrzę na to jak na
coś takiego pozytywnego, na taki jego twórczy program, bo Jonas Stern układał sobie w jakimś porządku te kości zwierząt czy ości ryb, żeby nadać temu porządek. On, który się obudził pod... Jest takie opowiadanie piękne Kornela Filipowicza, jak już jesteśmy przy Szymborskiej. Wiadomo, że to była para. Jest takie opowiadanie Kornela Filipowicza, nie pamiętam w tej chwili, Rozstrzelany krajobraz chyba. I to jest właśnie o Jonaszu, o panie Jonaszu. I on leżał pod stertą ciał. Cząstka jego życia to jest takie doświadczenie tego, że te ciała są wszędzie rozrzucone, że te kości są niepoukładane, są gdzieś pochowane w jakichś przypadkowych miejscach i on jakby terapię sobie wykonywał i ja na to patrzę jak na pozytywny efekt terapii właśnie. Czyli to jest inne podejście do śmierci. Kiedyś ktoś bezczelnie, dosyć może, a może frapująco, też cytuję swoją książkę, zapytał Władysława Bartoszewskiego o tym, co on chciałby, żeby pojawiło się na jego nagrobku. O, to nie wiem. Odpowiedział: żołnierz AK. Tak. I co ty byś chciał, żeby się pojawiło na twoim... A on tylko żołnierz AK, pan Bartoszewski tylko żołnierz AK? Tak, tak, podobno tak było. O. Ktoś mi to opowiadał, ale autor tego bezczelnego pytania, więc wybacz mi to bezczelne pytanie. Myślałeś o tym? No chyba reporter by mi wystarczyło. Wiesz dlaczego? Dlatego, że reporter to jest taka figura, która tak wysłuchuje jednych, żeby coś powiedzieć innym. Czyli w imieniu moich czytelników, ja staram się zrozumieć swoich bohaterów. Mhm. Znaczy, dla moich czytelników i czytelniczek rozumiem moich bohaterów i bohaterki. Znaczy, staram się oczywiście, bo nie zawsze rozumiem. Jestem takim właśnie człowiekiem, który stara się rozumieć, a chyba tyle naszego w życiu, co zrozumieliśmy. Zwłaszcza jak ktoś nie wierzy w Boga jak ja, no to czymś się musi zadowolić. To ja się zadowalam tym, że staram się jak najwięcej zrozumieć, nawet rzeczy, których nie muszę rozumieć, ale tak bym je chciał zrozumieć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mariusz Szczygieł, specjalny gość. Ojej. Też bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję za tę kawę i za tę rozmowę. I twoja książka ukaże się już niedługo. Osobisty przewodnik po Pradze. Tak. Nic na to nie poradzę, że zakochałem się w Pradze. No i bardzo się cieszę, że o tym napisałeś i piszesz i będziesz. Dzięki. Dziękuję. Może być, tak? Aleluja. Tak. Może taka piosenka po czesku. Mariusz ją wybrał i ja go zapytałem, co on by chciał nam jeszcze w prezencie podarować. On mówi, no to może tę piosenkę. To jest opowieść o tym, że no kapelusz to możesz od kogoś pożyczyć albo komuś pożyczyć, ale życie, smutek także musisz sam przejść. Musisz przejść sama. Każdej tu czerną karą se stane sám. Kdo může znát tu píseň, co já v sobě mám, v sobě mám. Můžeš si půjčit klobouk, nepůjčíš si nikdy cizí žal, cizíma ústy ještě nikdo nespíval. Tu černou káru tu mám stále na patách. On se z ní sype věčnej, jemnej černej prach. Zastavit nesmím ani chvíli, ani chvíli zaživa. Ta černá kára se můj život nazývá. Trošku tý lásky dej mi, věrný srdcem mým. Věčně tu káru stáhnout, to je šílený, šílený. Se v zimě jemně, i seš jediný, co na svý cestě mám.
ať jako blues tě na svých ústech vyspívá. Jeszcze puenta jakaś, jakieś zamknięcie, jakieś przesłanie. W imię czego to wszystko robimy? Bardzo poważne pytania. Ale pytania są wspólne, a odpowiedzi własne. Moja odpowiedź, i proponuję ją Państwu, jest może taka. Zacznę od takiego cytatu z pięknej pieśni. Od nienawiści chroni nas Boże. Piękna i znacząca pieśń, zwłaszcza w takich czasach, kiedy nienawiści jest tyle i ona jest wokół, ale właśnie też często jest w nas. Spróbujmy tak zrobić, żeby nie karmić tego wilka akurat. No to jest ta opowieść o dziadku i Indianinie, jego wnuczek, który przychodzi i zwierza mu się, że nienawidzi jakiegoś kolegi, który go skrzywdził. No i dziadek mówi, to jest znana opowieść, ale warto ją przypomnieć. On mówi, dziadek wnuczkowi, to tak jakbyś miał dwa wilki. Jeden, no powiedzmy, upraszczając, jeden to nienawiść, a drugi to miłość. One ze sobą walczą w twojej duszy. Dobrze by było wiedzieć, który wygra, prawda? Więc wnuczek go o to pyta, no to który wygra? Dziadek był bardzo mądrym człowiekiem, ten, którego karmisz. Trzy siostry. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. Miłość do tego, co robię. To bycie blisko, oparte na wartościach, wspólnota, no to odnosi się do miłości. I wreszcie nadzieja. Trzecia siostra. Nadzieja dotycząca tego, że jednak to dobre, nie da się stłamsić, zdusić, że ono zwycięży, że ono się przebije. Że ono zwycięży. Na koniec chciałem Państwu podziękować, ogromnie podziękować za to, że się spotykamy, że jesteśmy razem. Dziękuję, że Państwo zaglądają na mój profil. Bardzo też Państwu dziękuję za to, że Państwo wspierają ten podcast, ten nasz wspólny podcast. Dziękuję tym, którzy zaglądnęli na Patronite. Jakby Państwo zechcieli opowiedzieć swoim znajomym, przyjaciołom o tym, że istnieje ta góra z eteru, metaforyczna góra K3, ale realna, na którą się wspinamy, to będę szczęśliwy. Dziękuję Państwu, że mam okazję siadać przed tym mikrofonem, ubierać się elegancko, bo naprawdę tak robię. Wkładać marynarkę, wkładać świeżą koszulę i półbuty, no bo to są uroczyste spotkania. I że Państwo dzielą ze mną poczucie tego, że te trzy siostry są wśród nas. Na koniec ta piękna pieśń i na koniec przesłanie nadziei. To znaczy, że te piękne rzeczy zwyciężą. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, trzymajmy się. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Słońce nas błogosławi.